Jak widzicie, dzisiaj przymrozek złapał, chłodno, ale może coś się nam będzie udało złapać. Może będą jakieś brania mimo tego chłodu. No i wychodzimy. Nad naszą wodę. Andrzej walczy. Andrzej walczy za przedmiot. To też się tak zdarza. Z drugiej strony Jacek jak zwykle. Mówił, że ze studni nie da się złapać, a pod naszym filmem ostatnio podpisał się pan, że ze studni wyciągnął 7-centymetrowego karasia. Także Jacek, jest wynik do pobicia. Musisz się trochę postarać. Andrzej próbuje sobie odplątać z pudełeczka błyski. Bo one takie są, że jak nie trzeba, to się zawsze zahaczą. Takie złośliwce. No. No, ale będzie łapał. Widzicie, z takim czerwonym kwaskiem sobie wybrał. I zobaczymy, jak mu będzie szło. Takie złośliwe błyski. No i teraz będzie zbroił. Jak zwykle musimy troszeczkę w terenie takim zakrzaczonym pokonywać przeszkody. No ludzie jak zwykle kultury nie mają, te śmieci wszędzie pozostawiają. Ślicznie duży przelew, ale my bardzo lubię takie miejsca, bo tu jest dużo pokarmu. Tu ustawiają się drobnica. Za drobnicą powinny się ustawić drapieżniki. Jak widzicie, jest on bardzo fajny. Będziemy tu próbowali coś złapać. Andrzej robi zdjęcie szpakowi. Tutaj go złapał. 52 cm. Zaraz nam go pokażę. No, ładny szczupaczek. Możesz wypuszczać, Andrzej. I szczupaczek sobie popłynął. Będziemy czekali teraz na następną rybkę.